Aż 130 miejsc w prywatnych przedszkolach chce pozyskać suwalski samorząd dla dzieci, dla których zabrakło miejsc w placówkach publicznych. Właśnie ogłoszono konkurs, którego celem jest wyłonienie placówek mających świadczyć opiekę nad minusińskimi. W naszym mieście rzeczywiście jest to nowa forma, ponieważ w wielu samorządach, nawet tych tutaj sąsiednich, Olsztyn, Białystok, wielu, wielu innych, już taka formuła od wielu lat funkcjonuje. Otóż ustawodawca dał taką możliwość, że w momencie, kiedy brakuje miejsc w jednostkach publicznych, w przedszkolach, a obowiązkiem samorządu jest zapewnienie takich miejsc wszystkim mieszkańcom, w związku z tym jedną z możliwości jest, bo oczywiście można budować nowe przedszkola, ale jedną z możliwości jest ogłoszenie konkursu właśnie na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego i określanie przez podmiot organizujący konkurs kryteria, które określamy, które nas interesują i oczywiście, żeby były one jak najlepsze. Jakość publicznej opieki przedszkolnej w Suwałkach cieszy się doskonałą opinią. Miastu zależy na tym, by wyłonione placówki prywatne spełniały szereg wysokich standardów. Jak mówi wiceprezydent Ewa Sidorek, dobre przedszkola prywatne są w naszym mieście, więc można się spodziewać zainteresowania tym konkursem. Umowy z placówkami zostaną zawarte najprawdopodobniej na czas nieokreślony. I w ślad za tym idzie przekazanie 100% dotacji, która obowiązuje na jedno dziecko utrzymanie w przedszkolu publicznym, czyli prowadzonym przez miasto Suwałki. Miasto, szukając sposobu na wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki przedszkolnej najmłodszym obywatelom Suwałk, bardzo szczegółowo przeanalizowało wiele czynników. Analizując wszystkie dane, które mówią o tym, jaka jest liczba urodzeń dzieci, to niestety, nie mówię niestety, bo nie możemy pochwalić się, że tych urodzeń jest coraz więcej. Nieznacznie, ale te urodzenia spadają, czyli jest ich mniej. W związku z tym na tą chwilę tak podejmowanie decyzji o budowie z środków własnych, bo w tej chwili znikąd na to wziąć, budynku bardzo kosztownego, który być może za kilka lat znowu będzie problem, co jak zagospodarować, byłoby nieodpowiedzialną decyzją, przede wszystkim finansową. Miasto jeszcze nie jest w stanie określić, czy wyłonione zostanie jedno, czy więcej przedszkoli. Ewa Sidorek zapewnia jednak, że najważniejszym kryterium będzie wysoki standard opieki. Mam nadzieję, że tak jak wzorem innych samorządów, tak i u nas to rozwiązanie przyniesie korzyści i rzeczywiście będzie wybrana najlepsza oferta i że także nasi mieszkańcy będą zadowoleni.